Cześć! Serdecznie witajcie. Jak się dzisiaj macie, to jest 13 odcinek dziennika z Minecraft. Numer pechowy, ale czy odcinek? O tym się zaraz przekonamy, ponieważ dzisiaj. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, wykopiemy sobie kopalnię. Długo szukałem miejsca na tą kopalnię i powiem wam nawet dlaczego. Szukam właśnie żelaza na kilofy. Mam, mam tutaj mam. 7. Wystarczy. Na dwa bardzo dobre kilofy żelazne Tego będzie A opowiem wam zaraz dlaczego, jak tu szukałem miejsca na tą kopalnię Ponieważ to jest Trochę dziwne, ponieważ pierwszy chciałem tutaj kopać Jak wiecie, no nie udało się, magazyn Później chciałem kopać tutaj, no tutaj no Spora odległość już Jednak od tego miejsca, ale, ale co? Ale magazyn no jakby na to nie patrzeć, tutaj wykopaliśmy się wcześniej, natomiast magazyn jest jeszcze tutaj, nawet, tak więc no daleko. Magazyn sięga. Więc cały tutaj teren, który tutaj mam, odpada, ponieważ tu jest magazyn. Chciałem zrobić jeszcze jeden taki trik, że najpierw korytarz taki długi, a później w dół. Tylko, że jest jeden problem. Ta góra wygląda w taki oto sposób. Jakbym zrobił w dół, to mi się wykopał tutaj, gdzieś Tak więc no, no też nie Dlatego też Padłem na ciekawszy pomysł Aby kopalnię gdzieś dalej rozmieścić Tylko Teraz problem gdzie? <grym> Pewnie wszyscy już myśleli, że ja już znalazłem miejsce na tę kopalnię A sęk w tym, że wcale nie znalazłem bo gdybym ją zrobił gdzieś tutaj, no to. Nie wiem, bo za bardzo chciałbym w tą, w tą stronę, właśnie. Chciałbym bardzo w tamtą stronę, i zaraz Wam powiem, w którą. W tą tutaj. Gdzie są te wszystkie złoża tutaj, gdzie nie ma w ogóle trawy. No, wydaje mi się, że to może być bardzo fajne, interesujące i obfite w bogactwa miejsce. Tutaj właśnie była taka kopalnia. Tylko kolejny problem, żeby ją wybudować, gdzie rozpocząć budowę? Ja nie wiem, dobra, jak pewnie zauważyliście, wybudowałem też tutaj w końcu te. Hmm. Te, co, co to są w ogóle? To ma jakąś swoją nazwę. Tylko teraz nie potrafię sobie przypomnieć, jaką są też takie słupy podtrzymujące to na drzewie. <grystanie> jest ten słup Jak w ogóle jest. okej okay. też myśląc tutaj nad tym, no, ale tu jest takie fajne miejsce. Dlaczego by to niszczyć? Więc no, trochę mi ciężko. Chociaż z drugiej strony. Mam pewien plan. Tak, Squidom ma plan. A jeśli Squidom ma plan, to zobaczymy, czy ten plan zadziała. Tak, to, to może działać. Ten plan może działać. Okej okay. To wprowadzimy go w życie. Wprowadzimy go w życie. Tak, wprowadzimy go w życie. Dobra. Plan polega na tym, że najpierw wykopiemy sobie tutaj przejście dalej o, ja powinienem mieć łopaty na dwójce. Jestem tego przyzwyczajony. Aby mieć łopaty na dwójce. Lubię tak grać. Wykopimy sobie przejście, no nie wiem, 7 kratek. Tak jakoś, a później skręcimy w prawo. I to będzie fajna... fajna taka kopalnia tylko... Mam na nią też pewien plan i. Tak, i ten plan będzie działał. Mam taką nadzieję. Że tak, powinien działać. Jeszcze muszę się rozejrzeć nad terenem dokładniej. Czy on na pewno będzie działał? Tak, ten plan będzie działał. Właśnie to jest taki problem z tym terenem, aby wszystko się zgrało. Mogę mieć odchylenia w kilku kratek, no ale to jest mniej ważne. Chodziło mi o to, czy ogólnie by plan zadziałał. Bo mam dosyć ciekawy plan na tą kopalnię. Tak więc lepiej, aby działał 3, 4, 5. Tu będziemy mieć trzy kratki. Ok, to może jeszcze jedną. Tutaj. I tu byśmy rozpoczęli. Czemu nie? Dobra, tutaj. No, jak kill off mi się skończył. A zbyszka szkoda na zakopanie zwykłego kobla. Tak więc Przechodzimy do domku, a w tym domku Korzystając z tajemnic magii ulepszymy swoje kilofy. A co mi tam? Ósmy poziom. Wydajność niezniszczalność! Pięknie Porządny kilof. dobra, ty dawaj, więcej, więcej. Dobra, tam był szósty. Szósty czy ósmy? Szósty czy ósmy? A ósmy. Tylko wydajność 2. No, tutaj słabo, niestety. No, ale w przyszłości gdzieś stworzę pomieszczenie, właśnie do zaklinania. Tylko jeszcze muszę wiedzieć gdzie. A ponieważ tutaj będę miał teraz sporo miejsca, to mogę nad tym myśleć. O, jak pięknie kopię. W sumie nie jest niszczalność, daj mi tylko to, że kilof Dłużej będzie niezniszczalny, czyli stracę mniej materiałów. A na tym mi aż tak bardzo to nie zależy. Okej, okay, światło. Rzućmy światło na tą sprawę. Tutaj mogę wykopać pewnie jeszcze jedno. Tak, aby było światło. A zaklinanie możemy sobie zrobić po drugiej stronie. to za problem? Ale w sumie, zaklinanie to mam już pewien plan. Do zaklinania, więc nie. Z po drugiej stronie coś innego jeszcze będzie. Coś, czego się pewnie nie spodziewacie. Coś, czego nawet ja się nie spodziewam. To dopiero niespodzianka, skoro nawet ja o niej nie wiem. A tutaj mamy właśnie sporo tego kobla, którego kopałem. Jak widzicie, tam w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i w dół jest cały czysty kobel, ponieważ tam kopałem e... <laughs> właśnie to przejście do. Było przejście do, do tej mojej farmy krów i w ogóle tego spawnera szkieletów. A pomyliłem się w obliczeniach, których nie było. Dlatego się pomyliłem, bo obliczeń nie było. No a później, gdy przeanalizowałem te suche dane, no to było wiadomo o co chodzi. Po prostu lepiej sobie wszystkie zapisać kordy i wiedzieć o co chodzi tak naprawdę. Tak jest zdecydowanie lepiej, prościej, efektywniej. Dlatego. O, teraz postanowiłem tak robić. Znowu? I dlatego tutaj kopałem. Wow! Dobra. Policzmy sobie też z tej klocki. Dobra. Jesteśmy na wysokości 95. Wow! Wysoko! Bardzo wysoko! Chociaż teraz są i jeszcze wyższe góry. I niektórzy z Was coś o tym wiedzą. No dobra, tutaj możemy wszędzie sobie upochodnie ustawić i No problem. A dlaczego tutaj to zniszczyłem? Teraz tylko cenny surowiec, jakim jest węgiel, bo kobol jest za darmo. <śm> Trochę będzie kopania, ale jak już zrobię tą ścieżkę, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Powiem Wam, że będę miał sporo godzin kopania tutaj. Może nie godzin, może wszystko uda mi się wykopać w godzinkę jedną. Mam takie nadzieje złudne dosyć, ponieważ z tym jest dużo pracy. Wy nawet nie wiecie, co jeszcze chcę stworzyć, dlatego nie wiecie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obym nie trafił na jakiś cave system po drodze. Chociaż jeśli trafię, to będzie fajne, urozmaicenie. No więc to nie jest też przeszkoda. Oby nie trafił na żaden znany cave system, bo to by mogła być przeszkoda. Ale nie, już myślę, że na tyle daleko udało mi się wybrnąć poza cały ten świat tutaj, że jednak... Że jednak tam jeszcze nie byłem. Hmm, może teraz po niemiecku. Ale będzie trudniej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Okej okay. eee, 10 są, so, są, so, są so, skuido tak Tutaj sobie wykopmy w taki oto sposób Chwila tutaj, jak to miałem Muszę ogarnąć, jak miałem na górze, ponieważ to jest też dla mnie ważne. Miałem na 3, dobra. Skoro miałem na 3, tutaj sobie też zróbmy na 3, tylko trochę światła. Nie mam za sobą żadnego węgla. Kurczę, żadnego, a tu jeszcze żadnego nie znalazłem. To naprawdę mnie niepokoi. Widzicie, jak ten kilof się powoli zużywa? A tyle wydobył już. Jest po prostu magic. Magic, tylko nie... Tylko niezniszczalność i dwa ataki magic. Uh, dobra. No to weźmi się do roboty. Tak w ogóle? Ale teraz mi naszła idea. Tylko, że to jest dwa razy więcej pracy niż to, co chciałem zrobić. Ale pomysł jest godny uwagi. Dlatego też. Hmm. 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 Naprawdę pomysł jest godny uwagi. Tylko nie wiem, czy nie, nie Nie, będzie żadnych konfliktów. Pomysł jest naprawdę godny uwagi. Wow! Tylko wezmę węgiel i wracamy do pracy. Zaraz Wam postaram się opisać, co ja chcę w ogóle stworzyć. Ponieważ niektórzy z Was być może jeszcze nie wiedzą. Dlatego też po to idziemy po węgiel. Eee, le węgiel Le call. Ach, ty tutaj jesteś Ach Cierpię na niedobór węgla Trzeba mi zebrać jakiś karbon, coś w tym stylu Dobra, mamy cały stak. Le stack Pochodni Ciebie tu jeszcze brakowało, a zgiń! Dobra, no, uciekamy stąd. Tutaj jeszcze można. Tak więc, pomysł mam taki. Ten pierwszy. Pomysł mam taki. Aby tutaj zrobić tunel. Tym tunelem 10 klocków w dół schodzimy. Zobaczymy, czy jest 10 tak naprawdę. Czy... Tak, 89. Jest 10 klocków w dół. Tak więc, pomysł działa. Później. Z tego tunelu... Są dwa odgałęzienia. Co on tu robi? Przeszkadza mi w pracy, przeszkadza myśleć, skiń. Tak więc jak już powiedziałem, z tego tunelu znowu są dwa odgałęzienia. Co ja tu drzwi muszę zamontować? Ile tych nieproszonych gości tu jest? Więc skończyłem na tym, że z tego tunelu będą dwa odgałęzienia. I. Z tych oto dwóch odgałęzień znowu będzie 10 klocków w dół. W tą oraz tą stronę. Później zrobimy tak, że robimy dziesięć robimy klocków w dół w lewo, czyli w tamtą stronę, jak już zejdziemy dziesięć klocków w dół tutaj. To samo zrobimy w tą stronę, tylko że w prawo. Ehm, no i później zrobimy to samo, tylko że w prawo. No, i, i, i to jest, Właśnie mój pomysł. Tak, to jest właśnie mój pomysł, moja idea. Tylko. Czy ja czasem nie zepsułem na starcie? Ponieważ, chwilkę, muszę to przemyśleć dokładnie. Będzie się wchodzić tak: będzie jedno zajście. A później ten pomysł, który wymagałby dwa razy więcej pracy, no prawie dwa razy więcej, ponieważ będziemy mieć tutaj te tunele już zrobione. Więc to by, było, to by była kopia tego tunelu w tą stronę. Dokładnie w tą stronę, aby zagospodarować tutaj tą przestrzeń. Tak więc myślę, że ambitnie Squido, a bardzo ambitnie. I to będzie wymagać sporo pracy. Sporo. Myślę, że przez weekend się spokojnie mi to uda zrobić. Tylko myślę tak, czy na starcie czegoś nie popsułem, no bo tak też mogło być. Eee... Hmm. Muszę to przemyśleć jeszcze raz. Idę tak. No i jak będę wchodził tu, to one o dwie drogi. Czy nie powinienem mieć jednej drogi czasem, tak? A później dopiero rozgałęzienie? dzień? Mm. Nie, jest ok. Jest okej. Okay. Napiszcie co o tym sądzicie w komentarzach, jak powinno być i w ogóle. A tymczasem... E, my zabieramy się za kopanie, ponieważ część z Was nie zrozumiała nadal o co mi chodzi i będzie zrozumiał dopiero wtedy, kiedy ujrzy końcowy efekt, tak więc no takie osoby będą musiały długo i to długo, długo czekać. Teraz tak, tutaj było po dwóch klockach. Okej. Okay. I tak, i tutaj też jest po dwóch klockach od startu. Tylko, że tu start mamy płaski, taki dobra, tak też trzeba będzie zrobić. Tam tutaj start taki płaski, nie, no mamy tak. I po dwóch klockach, jest ok. Muszę się trzymać właśnie wszystkiego, całej tej symetrii. E, widzicie, jak niektóre moje budowle wyglądają, że wszystko jest tak niby jaskiniowe, a z drugiej strony tutaj pełno symetrii znowu chcę trzymać i. I okej, okay. tak moje budowle będą wyglądały. Z jednej strony full symetria, a z drugiej, zwykły cave jaskinia i w ogóle dziki burz. Ale może, może, jak już kiedyś się mi rozwinie pozyskiwanie różnych oto surowców, to wtedy będę myślał nad tym, aby właśnie zrobić coś porządnego z tego wszystkiego. Kiedyś się uczyłem francuskiego, ale tak jakoś nie pamiętam, jak się liczy po francusku. Mało co pamiętam z tego francuskiego. Ale. No to jest tak, nieużywany język zanika, bo po kursie to bardzo tak. Potrafiłem wiele rzeczy powiedzieć. Podstawowy kurs taki w ogóle. Wiele rzeczy z tego kursu pamiętałem. No ale. jednak tak, nieużywane rzeczy zanikają. Niemieckiego też w ogóle nie używam, no ale godzina tygodniowo w szkole wystarcza, aby jednak ten język pozostał przy życiu. Hmm. Wystarczyłoby mi teraz przypomnieć sobie wymowę, francuską, i by było ok. Swoją drogą bardzo lubię ten język. Niestety. Jakoś nie znalazł zastosowania w moim życiu? Jeszcze nie znalazł. Raz, dwa, trzy. Spomliłem się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem, dziewięć. Nie wiem, gdzie jestem. Squido ogarnij. O co tutaj chodzi? Czy już jest dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak. Mamy full dziesiątkę, szczęśliwą dziesiątkę. Hmm, słyszę muzykę, a to znak, że niedługo dobiega koniec odcinka. Apro, a propos końców odcinka, mam do Was takie pytanie i chciałbym, abyście na nie odpowiedzieli. Tak więc, jak widać teraz, odcinki trwają po 20 minut i pojawiają się codziennie. Sam w co nie wierzę, że codziennie udaje mi się odcinek jakiś fajny nagrać. To całkiem fajny, bo one nie są jakieś takie nudne, że kopię kobla i nic nie mówię cały czas. Chociaż czasami bywają takie, że nic nie robię. Ale na pewno nie są nudne. Po tej stronie to samo. Tutaj jak to ogarnąłem? Tak, ostatni schodek i znowu trzy takie, trzy, ok. No i ok, to mam to samo. Teraz będę w tą stronę robił Na szczęście ani w tą stronę, ani nie w tą I to jest dobre Że nie w tę stronę Tutaj cokolwiek można zrobić sobie, jakiś... Jakiś tutaj... Hmm, cokolwiek tutaj można zrobić, przecież to jest fajna będzie skrytka na... Jakiś ep, jakieś coś epickiego tutaj właśnie Także może pomyślę nad specjalami? Może nad tym pomyślę Swoją drogą jest 13 odcinek, tak więc udostępnię Wam save'a też w tym oto nagraniu. Tak więc, zobaczcie w opisie, jest save', no i możecie mi te save'y też przesyłać. Proponuję, abyście mi to wysyłali na Facebooku, ponieważ coś z Google Plus i komentarzami na YouTube, i wiadomościami jest nie tak i nie fajnie tak więc lepiej na Google Plusa przesłać Znaczy na odwrót Lepiej na Facebooka przesłać To będzie pewność Możecie na, na save'ach coś tworzyć tutaj swojego Pokazywać mi różne plany e, Na pewno się nie obrażę I No i co? I będę mógł też zobaczyć inną perspektywę I dla mnie to na pewno Będzie dobre doświadczenie Dobra Tyle na dziś w tym odcinku mm. Czy ja powiedziałem to co chciałem powiedzieć? Bo już nie pamiętam. Minutę temu mówiłem, że odcinki trwają 20 minut. Tak ponad 20 minut nawet. No i są codziennie. Dlatego też pojawił się taki komentarz, który brzmiał mniej więcej tak. Squidon, nie dodawaj co, odcinków codziennie, dodawaj co dwa dni, ponieważ nie nadążam oglądać. Tak więc napiszcie. Seria nazywa się Dziennik z Minecraft. Czyli chodzi o to, aby odcinki dodawać codziennie, co mi się o dziwo udaje. Ale jeśli odcinki są za długie, to po prostu napiszcie mi to w komentarzach i mogę robić odcinki 10 minutowe, 15. E, a jeśli są za krótkie, to napiszcie, żeby robić 30, chociaż chociaż po tym ostatnim komentarzu, że, że są za długie, że są za często i w ogóle to lepiej nie robić dłuższych, na pewno lepiej robić krótsze. I napiszcie, czy chcecie odcinki krótsze, ponieważ wiem, że to zabiera też czas na oglądanie ich i tak samo zabiera czas na tworzenie ich, nagrywanie, granie tutaj na save'ie, obrabianie, wrzucanie na YouTube'a i tak dalej. Więc napiszcie, czy chcecie odcinki krótsze i napiszcie jaki czas. Ale naprawdę coś więcej niż kilka minut. Nie piszcie, że pięciominutowe odcinki, bo to się nawet na YouTube'a nie opłaca wrzucać. Napiszcie właśnie czy 10 minut, 15, 20 Czy jest ok? No i to tyle Tak na zakończenie jeszcze Podziękuję wam za lajki Wszystkie komentarze Te plusy z Google Plusa W ogóle co wprowadzili Nie ogarniam nadal, nadal tego Wcale tego nie ogarniam Powiedzmy sobie Szczerze, że tego wcale nie ogarniam Jak już tam działa Niech działa czarna magia Google Plus Dobra, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa! Cześć!